Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na drugi zapach z testowania w ciemno arabskich zapachów. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego filmu, to zachęcam, aby nadrobić zaległości, ponieważ mówię Wam o zapachu, który jest fajną alternatywą dla bardzo drogiego zapachu, jakim jest Armani Privé Rose d'Arabie. Także koniecznie zerknijcie, a my lecimy z drugim zapachem, ponieważ drugi zapach jest to nowy wypust z serii Al Shayla. Tym razem jest to Arij Al Shayla, także jest to bardzo przyciągający wzrok mój, przede wszystkim opakowanie, zabezpieczone również w taką pierwszy kartonik i dodatkowo w środku mamy box. Udało mi się ten zapach wyhaczyć na Notino, ponieważ jest on chyba rozpakowany albo delikatnie psiknięty ze zwrotu, ponieważ opakowanie nie zawiera folii, jest tu tylko taśma, więc jestem ciekawy, czy będzie użyty. Jeżeli psiknie nam od razu, to znaczy, że był używany. Jeżeli najpierw będzie powietrze, to cieszyć się tylko dlatego, że za to, że był rozpakowany, zapłaciłem za niego tylko 150 zł. Więc wydaje mi się, że za tę prezentację tego zapachu, tym bardziej nowości z serii Al Shayla, to wydaje mi się, że jest to oferta godna uwagi. Tak samo jak zapach poprzedni, jest opakowany najpierw w taką koszulkę, można powiedzieć, kartonową i w środku jest cały box. I Wam pokażę to opakowanie z bliska. Jak widzicie, jest czarne, klasyczne, ze złotymi ornamentami na dole. Jak wiecie, to są moje kolory, do mnie przemawiają, więc jak tylko zobaczyłem, że marka Swiss Arabian wypuściła nowy zapach z serii Al Shayla, to postanowiłem go mieć, tym bardziej, że skład do mnie mega przemawiał, a i sam wygląd, cała prezentacja tym bardziej. No dobrze, otwórzmy sobie ten zapach i jestem ciekawy, czy ten zapach był używany, czy nie. Tak jak mówiłem, jak nam psiknie od razu, to znaczy, że był. Taśma zdarta i zobaczymy, jak to się ma w środku. Prezentacja zapachu wygląda w ten sam sposób, jak w zapachu Sehr Al Shayla. Tu Wam oczywiście pokażę. Zobaczcie sobie najpierw z bliska, jak wygląda samo opakowanie. Proste, klasyczne, prostsze niż Sehr Al Shayla, z innym kolorem wstążki. Tu mamy tym razem żółtą, czarny box i tyle. Zobaczcie prezentację tego zapachu. Jest również bardzo okazała. Zapach tu w środku jest również czarno-złoty, butelka jest taka sama, tu już z kolei nie mamy napisów, tak jak w wersji poprzedniej, ale wydaje mi się, że w zupełności to w niczym nie przeszkadza. Zapach zabezpieczony również jest gumką, żeby nie wypadł, ale wydaje mi się, że forma takiej książeczki na magnes prezentuje się bardzo przyzwoicie. I jestem ciekawy, jak ten zapach pachnie. Najpierw przeczytamy sobie oczywiście skład, a później przetestujemy ten zapach na ręku. Prezentacja jeszcze samej butelki dla Was na podejście. Zobaczcie, jak przepięknie to wygląda. Tu tym razem mamy do czynienia z matowym szkłem i błyszczącymi naklejkami z złotymi ornamentami. Natomiast z tyłu mamy czarne, fikuśne wzory, które nadają elegancji. Korek ciężki, metalowy. Na górze czarny, fejkowy kryształ zanurzony w takim kwiatku. A dobrze, moi drodzy, przejdźmy do tego składu. Za dużo informacji o tym zapachu jeszcze nie ma, dlatego wszedłem sobie na główną stronę marki Swiss Arabian i zobaczymy, co znajduje się w środku tego zapachu. Jeśli chodzi o nutę głowy, to znajdziemy szafran, czarny pieprz oraz goździki. Dodatkowo znajdziemy w nucie serca absolut tureckiej róży oraz geranium i ud. W nucie bazy znajdziemy skórę, bursztyn, paczulę, piżmo, wanilię oraz drzewo sandałowe. Skład dosyć podobny, natomiast wydaje mi się, że będzie to bardziej taki wytrawny zapach, chociaż mogę się mylić. No jest to jednak nowa odsłona, więc no musi różnić się od tego poprzedniego. Zaraz sobie to na szybko sprawdzimy. Ten pierwszy Sehr Al Shayla przepięknie się rozwija, bardzo ciepła róża z agarem. No dobrze, a my lecimy Arij Al Shayla i zobaczymy, czy był psikany, czy nie. Był, czyli jest używany. Natomiast myślę, że to był pewnie jakiś psik testowy i po prostu ze zwrotu to przyszło. Powiem Wam, że przepiękny również, jak najbardziej inny niż Sehr Al Shayla. Czuć róże, czuć ud, ale powiem Wam, że bardziej czuć goździki, bardziej czuć wanilię i nie jest już to tak oczywiste połączenie róży i udu, jak w przypadku Sehr Al Shayla. Tu mamy taką słodką, właśnie ciężką różę z agarem.
A tu właśnie mamy bardziej takie skórzano-goździkowe, udowe i lekko różane nuty. Tu w tym zapachu róża gra rolę drugoplanową, nie pierwszą, tak jak właśnie Sekra El Sheila. I wydaje mi się, że to będzie bardziej taka kompozycja skierowana w stronę męską, ponieważ mamy tu więcej nut skórzanych. Czuć właśnie to drzewo sandałowe, które daje troszeczkę takiej suchości, wytrawności temu zapachowi. Minimalnie kojarzy mi się trochę z zapachem marki Latafa Mahir, tym złotym koniem, którego mogliście również zobaczyć. Jeżeli nie widzieliście, to zerknijcie. Nie jest to jakiś tam jego kopia czy coś. Po prostu czuję takie DNA troszeczkę tego Mahira. Ale jak najbardziej, róża jest wyczuwalna, ale na drugim planie. Na pierwszym planie ja wyczuwam tu agar, skórę, która również jest bardzo delikatna. Jak wiecie, ja za akordem skóry nie przepadam w zapachach, kiedy ona jest bardzo mocna. Natomiast tu ona nadaje bardzo fajnej takiej wytrawności i troszeczkę właśnie wygładza ten zapach. No i trochę tych goździków. Goździki, skóra, ud i dopiero róża. Także wydaje mi się, że jest to również fajna pozycja, która trafi do moich zbiorów. Jest to naprawdę przepiękny zapach i cieszę się, że coś takiego trafiło do moich zbiorów. W końcu udało mi się upolować i naprawdę pięknie się to prezentuje, ładnie wygląda, więc nawet jeżeli chcecie komuś na prezent sprawić, to myślę, że seria właśnie ta El Sheila, nieważne czy Sekr El Sheila, czy Array El Sheila, to wydaje mi się, że będzie to fajny prezent dla kogoś, kto lubi arabskie zapachy, dla kogoś, kto lubi róże i ud, dla kogoś, kto lubi przyprawy, skórę. Bardzo przyjemny i faktycznie ma trochę tego DNA ze złotego konia, natomiast w złotym koniu bardziej czuć jaśmin, bardziej czuć lilie, bardziej czuć takie nasze bardziej klimaty, natomiast tu jak najbardziej arabski styl. Jest to zapach bardzo elegancki, bardzo wyrafinowany, nie jest to absolutnie ostry zapach, bardzo agresywny. Tu kompletnie nie musicie się przejmować tym, na pewno nie zabijecie otoczenia tym zapachem, chociaż myślę, że dla większości ten zapach będzie bardzo hardkorowy, ponieważ mamy tu absolut róży, mamy tu agar, jak najbardziej, drzewo sandałowe, wanilia, dodatkowo goździki, no to jednak tu coś się dzieje w tym zapachu. To nie jest tak, że on jest taki bardzo lightowy, bo absolutnie nie jest, ale porównując go z innymi arabskimi zapachami, które posiadam w swoich zbiorach, które potrafią wziąć za nos i za gardło, przede wszystkim jak się sztachniemy, że aż drapie w gardle, to tu mamy bardzo taką łagodną, bardzo wyrafinowaną, elegancką kompozycję zarówno dla pań, jak i dla panów. Jeżeli są panie, które lubią bardziej takie skórzane nuty, bardziej te nuty takie suchości drzewa sandałowego, trochę okraszone właśnie gdzieś w tle różą i wanilią, to wydaje mi się, że będzie to spoko opcja dla wszystkich miłośników przede wszystkim arabskich zapachów. Faktycznie ta Sekr El Sheila jest taka słodka, jednocześnie właśnie agarowa róża. A tu mamy DNA złotego konia od marki Latafa. W dodatku z większą ilością skóry, goździków i drzewa sandałowego. Także wydaje mi się, że to będzie mega opcja teraz na jesień, zimę. Fajnie się to sprawdzi. Z kolei takie czyste połączenie róży i agaru ja uwielbiam używać, jeżeli jest bardzo ciepło na zewnątrz, ponieważ ta róża nadaje wtedy jeszcze większej mocy, a z kolei ten zapach uznałbym za bardziej taki przyprawowy i korzenny, dlatego że fajnie się sprawdzi właśnie w tym jesiennym klimacie. Jak na razie zapowiada się super, jestem mega ciekawy kolejnych czterech zapachów, które mam. Dwa z nich zamówiłem dlatego, że jakiś tam sentyment już wcześniej do nich posiadałem i zawsze je chciałem mieć, ale też nigdy nie było okazji. A dwa ostatnie mogą wywołać trochę zamieszania, ponieważ będą to takie stricte mocno arabskie klimaty. Także jestem mega podekscytowany. Jak na razie pierwsze dwa zapachy, czyli Sekr El Sheila, jak i Array El Sheila, wypadły bardzo dobrze. Piękny, elegancki, ciepły, zmysłowy, garniturowy, na wesela, na śluby, na randki, jak najbardziej moim zdaniem się sprawdzi. Jest tu jak najbardziej róża wyczuwalna, żebyście nie byli zdziwieni, że nagle poczujecie tym różę, bo ja mówię wam, że ona jest gdzieś tam w tle, natomiast mimo wszystko jest wyczuwalna, ale nie jest na pierwszym planie. Na pierwszym planie, tak jak wam mówiłem, czuję tu drzewo agarowe, skórę, trochę goździków, wanilia, drzewo sandałowe i dopiero róża. Ale jest to taka róża bardzo specyficzna.
Zapach minimalnie jest syntetyczny, no umówmy się, w dzisiejszych czasach ciężko aż tak o dobrej jakości składniki naturalne, ponieważ są bardzo drogie i też ciężko je pozyskiwać. Są braki na rynku, przede wszystkim firmy perfumowe nie za bardzo mają z czego robić te zapachy. Ale ja uważam, że wcale mu to nie ujmuje, pachnie przepięknie. Dwa zupełnie różne zapachy jak dla mnie, pewnie dla większości będą one podobne, natomiast ja wyczuwam te różnice, także fajnie, że obydwa w mojej kolekcji. Jeszcze wypadałoby kiedyś upolować tego Attar al-Sheila i już będzie komplet trzech przepięknych, arabskich, jakościowych zapachów. No dobrze moi drodzy, to by było na tyle. Koniec tej recenzji perfumowej. O tych zapachach można by jeszcze dużo, dużo, dużo więcej gadać, natomiast chciałbym Wam przybliżyć do tego jak najkrótszy taki obraz, abyście nie musieli zbyt długo słuchać na temat jednego zapachu. No, jeśli chodzi o projekcję tego zapachu, to tak samo jak w przypadku Sekr al-Sheila. Czuć ten zapach, natomiast nie ciągnie się ogromnym ogonem, ale wydaje mi się, że będzie bardzo długo się utrzymywał na skórze, ponieważ nie traci na swoich właściwościach. Sekr al-Sheila również się przepięknie trzyma. Jak macham tu rękami do Was, to te zapachy do mnie zalatują, także wydaje mi się, że będą się fajnie utrzymać, tym bardziej, że widzę, że skóra jest tłusta, więc tych olejków eterycznych jest tam sporo. Obydwa zapachy to wody perfumowane, także wydaje mi się, że nie ma co narzekać, tym bardziej, że marka Swiss Arabian tworzy naprawdę dobre, jakościowe zapachy, które nie mają problemu z utrzymywaniem się na skórze czy na ubraniach, także wydaje mi się, że jest to opcja warta zakupu. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy znacie oczywiście ten nowy wypust z serii al-Sheila od marki Swiss Arabian. Dajcie koniecznie znać, czy jakieś zapachy marki Swiss Arabian już macie, czy je lubicie. Koniecznie napiszcie Wasze spostrzeżenia, dlaczego na przykład lubicie te zapachy, albo dlaczego tych, które zakupiliście, nie lubicie. Będzie mi miło przeczytać tego typu komentarze, a przede wszystkim zostawicie fajną informację dla osób, które chciałyby zakupić właśnie jakieś arabskie zapachy od marki Swiss Arabian. No i standardowo, jeżeli film się podobał, to dajmy łapy w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!